zniszczenie w przestrzeni kosmicznej 40 satelitów. Sygnały z czterech z nich wystarczą, aby zlokalizować nasz pojazd na drodze i to z dokładnością do 50 metrów. W warunkach specjalnych ta dokładność może być podniesiona do 5 metrów. To jest jedna część systemu. Druga znajduje się w naszym samochodzie. Jest nią specjalny odbiornik z płytą, na której znajduje się mapa. I teraz wystarczy zgrać pozycję samochodu z mapą i będziemy mogli korzystać z systemu. Ale jak to zrobić? Jeśli chcemy gdzieś pojechać, pojechać do innego miasta lub też znaleźć ulicę w danym mieście, wystarczy wystukać jej nazwę, a miły damski głos powie nam, jak mamy jechać. Ta sama informacja pojawi się w postaci strzałek na niewielkim monitorze umieszczonym w urządzeniu. Dowiemy się również, jak daleko jesteśmy od tego skrętu. Proszę popatrzeć, 20, 10 i już powinniśmy skręcić. Ale ten system, panie Jerzy, to pan już zna. Technika jednak poszła do przodu. Jeśli połączymy system tej nawigacji satelitarnej z takim systemem powiadamiania o wypadkach, o korkach, o innych utrudnieniach na drodze, nałożymy to na naszą mapę i to wszystko razem zmieszamy, to okaże się, że nasz przewodnik może wskazać nam drogę, której ominiemy te wszystkie problemy. Proszę patrzeć na mapę. Już wiemy, gdzie był korek, już wiemy, gdzie były wypadki, a teraz spokojnie możemy dalej jechać bez problemu do celu. I zaskoczę pana, panie Jerzy, bo jeśli dodamy do tego możliwości telefonu komórkowego GSM, to może się okazać, że możemy dostawać i odpowiadać na listy elektronicznej poczty. Wystarczy, że w naszym biurze wystukają nam jakąś wiadomość, na przykład o ważnym spotkaniu, czy też o zmianie jego terminu, czy też o tym, że zapomnieliśmy okularów. Wiadomość ta pojawia się na monitorze w naszym samochodzie. Możemy również na tą wiadomość odpowiedzieć. Wystarczy z naszego menu wybrać odpowiednią ikonę, kliknąć ją, uaktywnić i za chwilę odpowiedź znajdzie się w naszym biurze. A jeśli znajdujemy się w obcym mieście i szukamy hotelu, to również informację taką dostaniemy w naszym systemie. I jeśli hotel nam się spodoba i odpowiada naszym wymaganiom, to system nawigacyjny poprowadzi nas do niego, jak po sznurku. A jeśli by pan, panie Jerzy, chciał wieczorem udać się do teatru, to repertuar tego teatru też możemy odszukać na monitorze naszego systemu nawigacyjnego. Ale o wiadomościach związanych z repertuarem teatru możemy się dowiedzieć z gazety. Nie dowiemy się natomiast z gazety o tym, czy na przykład na lotnisku, do którego zbliżamy się, jest wolne miejsce na parkingu. I proszę bardzo, okazuje się, że parking pierwszy jest zajęty, ale na drugim parkingu jeszcze jest trochę wolnych miejsc. No to jedźmy tam. Zdarzają się jednak na drodze sytuacje mniej przyjemne, bo może okazać się, że ktoś potrzebuje pomocy. I w tym przypadku możemy również skorzystać z naszego pokładowego nawigatora. Wystarczy, że wybierzemy hasło pomoc i poprosimy o dostarczenie akumulatora. Za chwilę na naszym monitorze pojawi się informacja, że taki akumulator zostanie nam dostarczony i to niebawem. A jeśli na naszej drodze spotkamy interesujący obiekt architektoniczny, to możemy o nim się czegoś interesującego dowiedzieć. Możemy przeczytać o nim. Mało tego, możemy obejrzeć również film. I takie są właśnie możliwości, panie Jerzy, najnowocześniejszych systemów.